W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, gdzie znajdziesz przepisy dotyczące widzenia barwnego kierowców, w jakim rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę tradycyjnie od zapytania mojego internauty. Dzień dobry Panu, mam wadę wzroku polegającą na częściowym widzeniu barw. Rozróżniam podstawowe kolory, widzę różnice między niemal wszystkimi innymi kolorami. No, ale nie potrafię ich nazwać. Mam problem z zielonym, brązowym, żółtym, pomarańczowym, niebieskim i fioletowym. No, taki mój komentarz, czyli praktycznie z całą tęczą, ze wszystkimi kolorami, ze wszystkimi barwami jest tutaj problem. Tablice Ishihara są dla mnie zagadką. No, może pierwsze kółko potrafiłbym odgadnąć. W codziennej pracy nie mam z tych problemów. W Anglii, gdzie w tej chwili mieszkam i pracuję, problem określony jest w dwóch zdaniach. Daltonizm nie ma wpływu na ubieganie się o wydanie prawa jazdy kategorii C. Nie ma potrzeby zgłaszania tego do DVLA, DVLA, to jest taka ich agencja transportowa. Ale jeżeli chodzi o nasz kochany kraj, to nie mogą nigdzie znaleźć odnośnych przepisów regulujących ten problem. Może decyzja o dopuszczeniu należy do lekarza, który ustala decyzję indywidualnie dla każdego przypadku. Proszę mi dać chociaż jakiś odnośnik, gdzie mógłbym znaleźć stosowne przepisy lub krótko objaśnić. Z góry dziękuję, z poważaniem. Tak na marginesie, troszeczkę się dziwię internaucie, bo sam nakręciłem kilkanaście filmików o widzeniu barwnym kierowców. No, ich oglądalność przekroczyła ponad 10 tysięcy wyświetleń, także ktoś to jednak znajduje. No, ale nie jest to tematem naszych rozważań, więc do rzeczy. Pominę tutaj problem widzenia barwnego, a skupię się na samym akcie prawnym. Jest on opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa oczywiście, dnia 18 lipca 2014 roku, pozycja 949, czyli 949. I jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. No, idziemy troszeczkę niżej. Akt ten jest delegaturą ustawy o kierujących pojazdami i masz tutaj stosowne artykuły. Natomiast w paragrafie 5 tegoż to rozporządzenia przeczytasz, że szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku określa załącznik numer 2 do rozporządzenia. Idziemy dalej. W paragrafie 6 przeczytasz kolejną normę, że konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast są obligatoryjne w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii C, C plus E, DD plus E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem. Przypominam, że internautę interesuje kategoria C, czyli ciężarówki. Dalej jest takie Twoje oświadczenie o stanie zdrowia i w punkcie 3.19 jest napisane zaburzenie rozpoznawania barw, w nawiasie daltonizm i musisz się określić, czy masz ten daltonizm, czy masz te zaburzenia rozpoznawania barw, czy nie masz. I na sam koniec pokażę Ci wspomniany wcześniej załącznik numer 2 dotyczący badań okulistycznych kierowców. No i jak jesteś szoferem, to możesz poczytać o normie dla kategorii C. Jak jesteś kandydatem, to również do tego Cię zachęcam. W sumie napisane w miarę prostym językiem. Nic dodać, nic ująć. Na tym kończę. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakikolwiek problem, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym, powiedzmy Facebook, Google+, Nasza Klasa. Jak chcesz więcej takich materiałów, dołącz już teraz do kilkutysięcznego grona moich wiernych subskrybentów. Raz na tydzień przesyłam jakiś ciekawy materiał i będziesz jednym z pierwszych, który go obejrzy. Oczywiście linki są tutaj po mojej prawej, po Twojej lewej stronie. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. A tak nawiasem mówiąc, no trudno nie przyznać internaucie, że prawo polskie jest tutaj wyjątkowo pogmatwane, stwarzające pole do interpretacji, często tworzące jakieś takie utopijne normy nieobecne w Europie Zachodniej. Chciałoby się powiedzieć, to jest Polska właśnie, no ale wiele osób powracających z UK, powracających z Europy Zachodniej przeżywa powtórny szok kulturowy po powrocie. Męczy się powiedzmy za grosze w swojej ojczyźnie, no rok powiedzmy, czy jak wytrzyma to dwa,
aby potem wrócić na stare śmiecie. Tak uczyniło to, powiedzmy, niedawno moje znajome małżeństwo, moi przyjaciele i już wrócili do Aberdeen w Szkocji. Byli tam 6 lat, przyjechali tutaj na 2, pomęczyli się, poplątali po tego, nawet mieli jakiś dom, mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę ich trzymał dom, troszeczkę rodzina, jacyś tam chorzy dziadkowie, zniedołężniali rodzice, ale w końcu z powrotem wrócili do Aberdeen w Szkocji. Jest to jednak temat na zupełnie inne wideo.